Siemaneczko, z tej strony Roman Bratniak, kto woli lore, znajdzie was na moim kanale z Fallouta 4, odcinek chyba 22 albo 21. Słuchajcie. Więc tak, w dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie Bilego, to będzie taki szybki odcinek, jeszcze dzisiaj nagramy... jakby to powiedzieć... po prostu z poziomu molekularnego zadania, żeby już po prostu tą fabułę dalej kontynuować. Dlatego idziemy teraz szukać Bilego, co w lodówce ugrzązł. Niestety będziemy musieli znaleźć domek. Niestety. I to jest tutaj, dobra. Więc idziemy tam. Ja nie wiem, czy on właśnie już mi się tam ten przez przypadek nie zrespił. Tak, zrespił się już, dobra. Przed czym mam się tu ochronić, młody człowieku? Kyle. Przed nim? Ty zniknął, kurde. Psychopatyczny to jest. To tu do cholery biegnie. Witaj, dobry człowieku. Oż ty cholipka jasno, dobra. Wywaliło go, tak? To gdzie on jest teraz? Wkład plazmowy. Beznadziejne. Beznadziejne. To weźmiemy. Ho-ho! Bierzemy, kurwa. Dobra. Wspomaganie, ubiory. Cyk. To już możemy wywalić. Dobra. Słabo u nas z wagą, że tak powiem. Dlatego sobie zjemy coś do jedzonka. Może zjedzmy sobie nukę kola. Mam się nukę kola, to kola po prostu sobie wypchniemy. Nie, tego na pewno nie użyjemy. Świeżej marchwi też. Możemy wywalić jako śmieci... No chyba miałem jakieś badziewia. Nie, nie miałem tutaj. Slabiutko. A po co tam? Myślę, śmieszne tam już tak szybko powiem. Dobra, chodź boj. Tak, on nie żyje, bo chciał się zjeść, kurde. Więc gdzie my mamy iść? Porozmawiać z Hancockiem. Dzieciak na zimno. I lecimy. Trzeba uważać na króla błotniaków i na łowcę błotniaka, czy błotniak łowca, czy coś. To przyjdziemy tamty. Słuchajcie, ten sobie przyjdziemy, żeby nas nie zauważono. Bo ten łowca błotniak, on jest strasznie upierdliwy, że tak powiem. Chodź, chodź, Billy, chodź. My już nie mamy obrażeń od radioaktywności, więc jest git. Szczególnie w wodzie. No niewiele, niewiele, słuchaj. Ale dalej ma ten swój urok.
Jesteś Billy? Gdzie jest Billy? Już, spokojnie, chodź. Chodź. Ta snajperka jest bardzo fajna. Jeszcze jakby się do niej fajne moduły by znalazło, byłoby zaczepiście. Spokojnie, na luzie, młody. Gdzie on jest? Nie chcę się tego po prostu robić, nie chcę. Dobra, chodźmy dalej. Jeszcze tego sobie tutaj. To jest z pancerzem wspomaganym. Jest. To auto co? Taśma klejąca. Taśma klejąca. A, i ogólnie już nie trzeba chodzić do szkoły, ponieważ koronawirus i wiecie te sprawy. Już od jutra nie trzeba, czy nie trzeba chodzić do szkoły, bo zajęcia są odwołane. Czy można zaprowadzić dziecko na taką świetlicę albo do klasy, żeby sobie siedziało na przykład, jakby rodzice nie mogą go zostawić samego w domu. I od poniedziałku szkoły już są zamknięte co najmniej na 2 tygodnie, więc będą się częściej pojawiały odcinki pewnie. Został tam. No chodź. Przepraszam, to jest za wszystkie słowa. Chodź, chodź. Kapselki. Nie no, słuchaj ziomuś, dużo jest kapselków. Mhm.
Dobra, trzeba się przygotować, bo zaraz atakować będę. Chyba nawet ktoś idzie. Dlatego sobie ten przeciwpromienia twórczego czegoś. Dobra, to więc tak, dopóki zaczekamy jeszcze tak 2 minutki co najmniej, bo jak mogą zaraz zaatakować, słuchajcie. Tak, idą. Musimy sobie umiejętność skradania się opracować. Skradanie się, tak, gdzie to już może być tutaj, tak? To pójdziemy w stan się cieniem, przemykaj jak szept, kiedy się skradasz, żeby... Dobra, spoko. Bo by się nam przydało, słuchajcie, przydało. Wiecie co, ja chcę już ich zacząć bronić, bo oni tam, wiem, że oni są atakowani. Dobra, oni już nas olewają. Dobra, ale też nas pomogliśmy wydostać się z tej lodówki. Nie wiadomo ile tam był. Pewnie z 200 lat. No nie wiem. Dobra, idę się sam z Miry sprawić. Nie oszukujmy się, tutaj są strzelcy pod ich drzwiami. Trzeba się ich pozbyć. Dobra. O, żeż ty! Znowu rzuca tym śmieciem. Aż tu typie, po tobie już. Nie obchodzi mnie to, że masz jakiś... ten... granacik kriogeniczny. Jej, Juniu. Tak chodzą z tym wszystkim i w ogóle. A tu przegrywają dalej. Ho, ho! Pięść! Tes, bieremy, słuchajcie, bieremy. Chociaż T51 korpus już się nie nadaje. DC. Uuuu! Subcio! Słuchajcie, coraz lepsze dostajemy ten. Ulepszenia i takie. Ta. Dobra. Teraz ochrona jest lepsza. Pięść Tesy. Zwiększa 4-krotnie odporność. Dobra, bieramy i tak. Wiem, że możemy zjeść takie jakieś tabletki, to jest chyba wygrzew i on nam daje więcej udźwigu czy jakoś tak, więc sobie zjemy. To jest to? Tak, to jest to, słuchajcie.
Możemy użyć szybko tego. Szybkie podróże. Super, dobra. Wygrzew się przydaje, słuchajcie. Pozbyliśmy się Tesy i jakiegoś tam szeregowca strzelców i w ogóle. Ciekawe, czy za 30 poziom się dostanie więcej. Ten osiągnie, czyli osiągnięć, jakby to nazwać, punktów ulepszeń. Dobra, tutaj jest to tak. T45 korpus. Dobra, jedziemy zamontować rączkę. Chociaż by się jeszcze wygrzew zjadło. Albo by się kieszenie zamontowało jeszcze. By się przydały. To jest to tak. Kieszenie. A nie, to już ma kieszenie. A to też ma. Czy nie, to nie jest to. Nie możemy, bo skóry nie mamy. Dobra, musimy się skórę jakoś wytrzasnąć. Dobra, więc tak. Okej. Okay. Sobie to zamontujemy. Nie, bo tutaj już mamy rękę od X01. Musimy znaleźć jakiegoś naszego szkieleta tandetnego. Jeszcze tutaj coś damy. Na razie miny kriogeniczne nam nie są potrzebne. Właśnie, zamrażający pistolet mamy. I trochę bałagan się zrobił z tym wszystkim. Dlatego powiększymy to, słuchajcie. Powiększymy naszą bazę. Damy to tutaj. Tego zrobić nie możemy, nie. Tu jest ten silnik. Tak? Nie. Bez tu nie możemy. Ściany. By się jeszcze jedną walnęło ścianę taką. Taką ładną ściankę by się pykło. Dobra. Dachy. Dobra. Teraz możemy tutaj wejść. Sobie tędy przejdziemy. Tutaj.
I już możemy te nasze takie badziewne pancerze sobie tam poprzestawiać. O tutaj damy jednego. Ok, tego sobie tu zostawimy, tego tak samo. Tego damy tutaj. Tu damy. Tego by się jakoś... Nie, no tutaj on może zostać. Ja damy ten już takie porozładowane rdzenie. Dobra. Tego na przykład postawił o tutaj. Nie. Tego by się postawiło o tutaj. Tego damy sobie tutaj w to bardziej bezpieczne miejsce. O tu. Tego się spróbuję jakoś pozbyć, tylko nie wiem jak. Może by to się jakoś ściany w ścianę by się dało tutaj. Stal jest potrzebny. O nie, wygrzew mi się skończył. I świeżą marchew zjadłem. Nie, Junior. Metal, metal, metal. Where is metal? Tam może metal. O, super. I teraz możesz sobie tutaj tak wejść. Tego można tak zostawić, tego też. To też. I tego też, dobra. Dobra, jest git. Tylko to bym trochę tam bardziej przesunął. To tu. Lampeczkę trochę tutaj. Dobra. Teraz by się trzeba byłoby zastanowić nad wejściem. Bogi, ściany. Z wejściem, z wejściem. Wygląda ta. To się nie chce nic dać, więc. Dobra. Dobra, może być, słuchajcie. Jest nic. Tylko teraz by się jeszcze ten z lampką by się postawiło na przykład w tamto miejsce, żeby było się świeciło. To są wieżyczki i reflektor. Ta stali olej jest potrzebna. Stal i olej. To już nie mam tak brzydkie. Stal i olej, ta. Zaraz coś tu wykombinujemy. O.
Dobra, stal jest, teraz tylko olej. A ja dużo mam tych karnistrów. Więc sobie tu wejdziemy. Śmieci, karnister. O. Jaki jest karnister z benzyną? Dobra, słuchajcie widzowie, ja się z wami żegnam, ja byłem Roman Bratny, życzę wam miłego dzionka, no i cześć.